16 listopada wybierz nowego prezydenta Gliwic. Wszyscy zasługujemy na to, by cieszyć się życiem w Gliwicach. Mieć pracę, mieszkanie, czuć się bezpiecznie. 8 lat w Radzie Miasta pozwoliło mu poznać problemy Gliwic. Jarosław Wieczorek, najlepszy kandydat na prezydenta Gliwic. Te najważniejsze punkty programu, inwestycje, które mogą zadłużać miasto Gliwice, były bardzo, bardzo szeroko konsultowane. Także poprzez referenda dzielnicowe, nie tylko te ogólnomiejskie. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego. W Gliwicach mamy pewnego rodzaju namiastkę, która nie sprawdza się w takiej formule, jakbyśmy tego oczekiwali. Chcemy poświęcić na to co najmniej 10 milionów, a być może w przyszłości znacząco więcej, aby to gliwiczanie decydowali, jaką inwestycję chcą w danym roku zrealizować. Władze generalnie o tym teraz zapominają. Dostają mandaty, obejmują urzędy i na 4 lata zamykają się w swoich gabinetach. Chcemy wprowadzić kartę Gliwiczanina. Chcemy taką kartę Gliwiczanina wprowadzić, aby szereg udogodnień między innymi powodował, żeby się zastanowili, czy warto z tego miasta wyjeżdżać. Rocznie ubywa nas w granicach 2000 mieszkańców. To jest też bardzo ważny element, aby przywrócić w końcu temu miastu znowu status miasta 200-tysięcznego. Władze obecne nie znalazły lekarstwa, aby zatrzymać przede wszystkim ludzi młodych. Musimy słuchać mieszkańców. Słuchać Gliwiczan i zmieniać Gliwicę. Jarosław Wieczorek, najlepszy kandydat na prezydenta Gliwic.